Moja praca, którą napisałem, to jest próba biografii pana Stefana Śnieżko. Stefan, biografia cały życiorys, Stefana Śnieżko to jest gotowy materiał na, na film. Nawet nie na film dokumentalny to jest na film fabularny. A wspominał o tym nie bez kozery, bo i fascynacje filmowe Stefana Śnieżko zasługują na, na uwagę. Stefan Śnieżko urodził się w 1936 roku w Gineciszkach koło Wilna. Do Polski, powrócił, do Polski powrócił, z której nigdy nie wyjeżdżał. Przecież on nigdy nie wyjechał. Powrócił w 1959 roku. Wcześniejsze lata, to jest, to jest ten paradoks życia, że jeżeli ktoś ma 86 lat, tak jak dzisiaj Stefan Śnieżko, y, pamięta dokładnie dzieciństwo swoje, pamięta okupację sowiecką, pamięta... Okupację niemiecką, pamięta zajęcie wilna przez wojska litewskie, pamięta akcję operacji Ostra Brama. To w dzieciństwie w pamięci tego człowieka do dzisiaj zostało. Jako młodzieniec rozpoczął studia na, na, na Politechnice w Kownie na Wydziale Elektrycznym. Ale żywo interesował się, bo to początek lat 50. Wilno już wtedy było sowieckie, to, było, to była litwa. Litewska Republika, ale to był Związek Radziecki. Na żywo interesował się tym, co działo się w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że pronumerował polską, polską prasę, pronumerował dookoła świata film i przekrój. Stąd czerpał wiedzę o Polsce. W 1957 roku wraz z mamą i siostrą powrócił do Polski, z której, tak jak już wspominałem, paradoksalnie przecież nigdy nie wyjechał. To, to Wilno, to te dzielnice stały, nie stały się Polską. Tu mówię, przyjechał z mamą i siostrą ojciec we wrześniu 1939 roku. Wcielony został do, 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 do wojska i z tej wojny nie wrócił. Przeżył, ale nie wrócił już, nie wrócił już do, do rodziny. Po powrocie, po przyjeździe do Polski w 1957 roku Stefan Śnieczko rozpoczął studia w Gdańsku na Politechnice na Wydziale Elektrycznym. Został. Yy, Ci repatrianci mieli prawo od razu podejmowania studiów. A Stefana Śnieżko zafascynowała ta odwiedz polska. To, co się w Polsce działo. Pamiętajmy, to jest 57-58 rok. Pierwszy, to jest powiew wolności w Polsce. On przeżywał Gdańsk, taczyk Bimbom, taczyk Żak. Pamięta występy Jacka Fedorowicza. Pamięta występy Zbigniewa Cybulskiego, Bogu, Bogumiła Kobieli. Pamięta pierwszy festiwal jazzowy w Sopocie. No ale po, po, po pewnym czasie zorientował się, że, że bardziej jest humanistą. Przeniósł się do Warszawy, gdzie po, ro, podjął studia na Uniwersytecie y, y, Warszawskim w Wydziale Prawa. Skończył Wydział Prawa z wyróżnieniem i w latach, i w, po ukończeniu studiów został asesorem prokuratury rejonowej w Giżycku, później pracował w Morągu, w Bartoszycach, a w 1979 roku został Mianowany prokuratorem, zastępcą prokuratora rejonowego w Olsztynie. Ziemię północne Polski. To tak jak ta, ta, ta machina, cała, cała ziemie odzyskane, ale to jest cały, cała kanwa tego, jak on się związał z tymi ziemiami. E, i, w, I w tym, że gdy został zastępcą prokuratora rejonowego w Olsztynie, we wrześniu osiem, 1980 roku został doradcą zarządu regionu. Wówczas też nazywał się MKZ, Międzyzakładowego Komitetu Zakładowego Solidarności w Olsztynie, prokurator rejonowy. Pracował jako przy, w komisji wyborczej, w, w Regionalnym Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. Pracował także w sekcji Krajowej, krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Prokuratury NZ Solidarność. E, w październiku od 1981 roku został odwołany ze stanowiska prokuratora rejonowego. Związane to było z jego działalnością w Solidarności. To jeden z tych wspomniane było o jego odwołanie było wspomniane podczas pierwszego krajowego Zjazdu Solidarności, który odbył się tego w Sławetnego w, w gdańskim w sali hali Oliwia. 13, yy, 13 grudnia 1981 roku Stefan Śnieżko został internowany. To był jedyny przypadek, to jest jedyny prokurator, urzędujący prokurator, który został internowany, y, pomimo tego immuni swojego immunitetu. W internowaniu przesiedział dokładnie 370 dni. Interno Pierw była to Iława, później były Kielce, łupków, Rzeszów, Załęże, Ucherce. Prowadził tam w tych w swoich ośrodkach internowania Wszędzie do, do Nowego Ośrodka, gdy trafiał, to y, witany był. O, prokuratora nawet zamknęli. To był, przypomnę, jedyny internowany prokurator. Y, tych wspomnień, wspomnień więziennych, zinternowania jest bardzo dużo Stefana Śnieżko. Starałem się ująć je jak najbardziej y, tak, jak on to przeżywał. Najbardziej znamienne to jest, to jest jego działalność w Wolnej Wszechnicy Więziennej w Wuchersu, gdzie współpracował m.in. z Jarosławem Hołodeckim, Leszkiem Waliszewskim, Józefem Ruszarem, Michałem Bokojemskim. Prowadzili tzw. uniwersytet więzienny. Do dziś wielu internowanych wspomina właśnie wykłady prowadzone przez Stefana Śnieżka. Po wyjściu z internowania został bez pracy. Został bez pracy, pan prokurator. Z, uchylony, z wyrokiem NSA, bo odwoływał się od tego odwołania ze stanowiska, z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego stawił się w, prokura, w prokuraturze rejonowej w Olsztynie, gdzie został wyśmiany. Bezrobotny został. Nie przyjęto go z powrotem do pracy. E, ówczesne czasy, to trzeba wspomnieć o tym, bo to nie jest tak łatwo, że można e, mieć zawód, być wyróżniającym się prawnikiem. On był najmłodszym, Prokuratorem powiatowym w Polsce. Pan Stefan Śnieżkowski, w wieku 32 lat wpisuje jak został mianowany prokuratorem. Starał się o wpis na, 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 na listę radców prawnych. Wtedy to było licencjonowane. Ten wpis otrzymał, ale nie otrzymał pracy. Wreszcie w pewnym momencie ktoś mu zaproponował pracę, został zesłany do PGR-ów. Jako radca prawny został zesłany do tych PGR-ów, jako radca prawny na trzy czwarte etatu, na jedną czwartą etatu dojeżdżał 70 kilometrów od Olsztyna. Władza mu załatwiła tą pracę, pomogła mu w załatwieniu, ale tak, aby dalej z Olsztyna, nie daj Boże, żeby się pokazywał w Olsztynie, bo jeszcze go klechy z kurii biskupi wezmą i najlepiej do PGR-u. To takie, takie poniżające było. No i dojeżdżał. dojeżdżał w miejscowości dla nas, związane z Warmi Mazurami, to znane, w reszcie polskie to takie śmieszne. Są topy, miejscowości takie, są topy samulewo. Pracował tam przez. I tak, tak się śmiał, że co rok zbliżał się co 7 km do Olsztyna. Dostawał pracę. Oczywiście ta praca była. Tymczasowa tylko. Nie była na cały etat. I, i tak po, po, po roku, po dwóch latach został zwolniony jako radca prawny. W 1989 roku nie włączył się, nie włączył się w działalność Komitetów Obywatelskich. Miał swoje obiekcje co do porozumienia Okrągłego Stołu. Pracował w Bartoszycach, dostał, dostał pracę w Bartoszycach. W 1990 roku wyjechał do, na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Pomógł mu jeden z kolegów z Solidarności, który po internowaniu wyjechał. Został tam z tym biletem jednostronnym. No i, i pracując na stacji benzynowej, otrzymał telefon. Telefon niesamowity. Znaleziono Stefana Śnieżka z Warszawy. Poprzez znajomego otrzymał telefon, że ma wracać do Polski, bo czeka na niego stanowisko wiceministra sprawiedliwości i wiceprokuratora generalnego. Porzucił tę emigrację, ten swój sen amerykański, powrócił do Polski. No i przez 11 lat był wiceministrem sprawiedliwości, zastępcą prokuratora generalnego w latach 1990-2001. W 1991 roku został też senatorem. W latach 91-93 był senatorem. Był to taki senat drugiej kadencji. Ciekawy było 16, w Senacie było 16 osób związanych z tym z wymiarem sprawiedliwości, ale jedyny prokurator, tak się śmiał, że w, znowu był jako jedyny, tam, tam był jako jedyny internowany, to był jako jedyny y, y, senatorem. Głównym takim zadaniem, którym, y, którym znany jest Stefan Śnieżko był nadzór nad, ze strony polskiej śledztw prowadzonych przez prokuraturę harkowską na Ukrainie i twerską w Rosji dotyczącą zbrodni katyńskiej. W latach 91 Przewodniczył grupie ekspertów przy przeprowadzonych pracach ekskumacyjnych w Charkowie. To jest te, te, te wydarzenia, te wydarzenia związane ze śledztwem katyńskim. Pan Stefan Śnieżko uważa za najważniejsze osiągnięcie w swoim życiu. I jak wspomina, mówi: Przez wiele lat, wiele przeżyłem w tym swoim życiu. Ale to, co, do, to, co mnie dotknęło podczas śledztwa katyńskiego, to jest namacalnie dotknąłem historię. To była pierwsza osoba, która dotknęła zwłoki polskich żołnierzy odnalezionych w Charkowie. Prowadził też prace ekshumacyjne w Miednoje. I starałem się to w tej pracy swojej, swojej opisać całe życie Stefana Śnieżko, nie tylko związane z Solidarnością. Dlatego, że to jest, to jest przykład jak w soczewce skupiają się losy Polaków. Bo przy, w skrócie... Poczynając od, od Wilna, poczynając całe, całe losy jego, jego w Polsce. Losy związane z solidarnością późniejsze lata. Także starałem się ująć to co, jest, to, co jest, to, co jest charakterystyczne dla niego. Jest wielkim fanatykiem literatury. Powiem tylko jedno: jeżeli w kolejnym mieszkaniu, po, po kilkudziesięciu przeprowadzkach, ktoś posiada w swoim domu kilka tysięcy książek i do dziś czyta Dostojeskiego, nawet i po rosyjsku. Do, czyta do Dostojewskiego, Faulknera, Hemingwaya, który mi się zachłysnął. Uwielbia muzykę, poczynając to. O muzyce to byśmy mogli gadać godzinami. Zwolennik Jimi Hendrixa rozmawiał z człowiekiem, który uwielbia Mozartę i razem słuchaliśmy sobie muzyki. Fascynująca przygoda. Ja, przeży, ja Stefana Śnieżko znam 40 lat. Znaleźliśmy sobie tylko jedno zdjęcie, na którym razem byliśmy. Ja byłem w 1981 roku pracownikiem zarządu regionu Solidarności. Spotykaliśmy się przez 40 lat, nigdy nie spotkaliśmy się na stopie towarzyskiej. Szczerze mówiąc, dziwne. A teraz, gdy przeprowadzałem z nim wywiady, przecież ja przeżyłem, sam osobiście przeżyłem niesamowitą przygodę intelektualną. Bo nie dość, że fascynacje filmowe, nie dość muzyczne. To jeszcze, jeszcze już na koniec powiem tylko jedną rzecz. Pan Stefan Śnieżko był jednym z pierwszych założycieli w Polsce tak zwanych dyskusyjnych filmów filmowych, DKF-ów. dkf to cała historia w Polsce. On gościł u siebie w Giżycku Krzysztofa Zanussiego przed premierą, przed premierą tego jego sławnego filmu Struktura Kryształu. Jako pierwszy ściągał filmy Bergmana, Feliniego, Kurosawy i do dziś pamięta to. Także ten jego życiorys, który tak staram się w skrócie, w skrócie teraz przedstawić, w skrócie opisać. No ja, ja rozbuduję to, bo to jest niemożliwością, niemożliwością, żeby tylko w takim w takim wątku, żeby w tych kilkuset stronach ująć ten jego życiorys. Dziękuję bardzo.